się Bartłomiej Wysocki. Jestem właścicielem firmy Wysocki Agritechnik Parts and Service. Prędzej firma nazywała się Agrobart. Firma istnieje do dzisiaj, poprzednia. Jest to firma, która została stworzona przez moich rodziców. Główną działalnością mojej firmy jest świadczenie usług w rolnictwie. Nazywam się Michał Komorowski, prowadzę nieduże gospodarstwo rolne oraz dodatkowo świadczę usługi dla rolnictwa z zakresu siewu kukurydzy, odbioru kukurydzy oraz koszenia na ziarno. Z Michałem znamy się od najmłodszych lat, można powiedzieć śmiało, że od dzieci. Jeździliśmy razem na skuterkach i nadszedł pewien moment, w którym stwierdziliśmy, że warto robić coś razem. Rozejrzeliśmy się po rynku i okazało się, że na naszym terenie bardzo mocno brakuje właśnie usług sieczkarnią i postanowiliśmy w to pójść. Rozwijamy się cały czas. Zaczynaliśmy od jednej sieczkarni, dwóch odwozów. Tak z kolejnymi latami się rozwijamy. Dochodzą maszyny, dochodzą sieczkarnie. Stajemy też naprzeciw rolnikom, bo siać kukurydzę siejemy dopiero od 3 lat. Taki był odzew z rynku, że warto by było tą kukurydzę siać, ponieważ też jest niedosyt. No jak już robimy jedno, warto by było robić drugie. Teraz sypiemy ziarno w ilości 100 tysięcy ziaren na hektar na kiszonkę. Klient nam dostarcza ziarno i nawóz na pole. Według jego życzeń ustawiamy siewnik. Dawki ustalamy tak, jak sobie życzy rolnik. Wiadomo, jeden chce troszkę mniej, ma nawóz mocniejszy, drugi ma nawóz słabszy, chce większą dawkę. Według jego wymagań sobie ustawiamy siewnik. No i po prostu siejemy. Prędkość jazdy z reguły jest to 7 km na godzinę. Czasami też niestety warunki nie pozwolą na tej prędkości uzyskać, ponieważ pole jest tak źle uprawione, że po prostu się nie da. Działamy w promieniu około 70-80 km od miejsca naszego zamieszkania, czyli gminy Skurcz. Jeśli chodzi o sprzęt, który używamy, to jest to sprzęt, no nie ma co ukrywać, troszkę starszej generacji. Bazujemy na ciągnikach marki Case i John Deere oraz mamy 2 siewniki do kukurydzy. Jeden jest używanym Amazone, a drugi jest w zeszłym roku nowy, kupiony Monosem. W naszym parku maszynowym znajduje się jeden pojazd, który się nazywa Agrobil. Jest to samochód ciężarowy specjalistyczny, który wysypuje kiszonkę lub sianę kiszonkę za pomocą taśmy. Jest on niezastąpioną maszyną, ponieważ jest szybki i bardzo dobrze sobie radzi w trudnym terenie. Posiadamy 4 Jaguary, od takich mniejszych mocowo typu tam 400 koni do najmocniejszej maszyny, która ma 500 koni. Headery posiadamy i 6-rzędowe i 8-rzędowe. Skupiamy się najbardziej na koszeniu kukurydzy. To jest, jakby to powiedzieć, taki number one w naszej firmie, na co czekamy cały rok i tym się zajmujemy najbardziej. Dodatkowo formujemy również kopce, mamy nową ładowarkę teleskopową i pakujemy materiał w rękawy. To witam, nazywam się Przemysław Żyła.
Znajdujemy się w miejscowości Grabowo. Przy zbiorze kukurydzy w naszym gospodarstwie na kiszonkę pasza, która jest transportowana z pola, jest układana w pryzmie na pierwszy okres skarmiania. Kolejna część kiszonki z kukurydzy jest zakiszana w rękawie. Tutaj firma Agrobart świadczy taką usługę. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Pakowaniem w rękaw zajmujemy się tak naprawdę dopiero pierwszy sezon. Ten nadchodzący będzie kolejnym. Widzę w tym przyszłość, jeżeli chodzi o ludzi produkujących mleko. Kiszonka zapakowana w rękaw kisi się w idealnych warunkach, bez dostępu jakiegokolwiek światła, wody, wilgoci, czy też rzeczy zewnętrznych, typu na przykład, nie wiem, jakieś pozostałości olejów z ciągników. Jest to czysta roślina zebrana przez maszynę, przerzucona na przyczepę, dostarczona do specjalnej prasy, która ubija to w rękaw bez dostarczania powietrza. Kiszonka z kukurydzy w rękawie nadaje się do dłuższego przechowania i ma większe wartości w okresie letnim. Pasza z rękawu jest wykorzystana w okresie letnim, kiedy temperatury są wyższe. Pasza z rękawu się nie grzeje i wtedy ma lepszą jakość podczas karmiania bydła. Rozwijamy się w głównej mierze dlatego, że to, co chce rolnik, jest dla nas numerem jeden. Nikogo nie uczymy, jak ma robić kopce, jak ma siać kukurydzę, na jakiej wysokości ją zbierać. Jeżeli rolnik każe nam zbierać kukurydzę na wysokości kolana, my zbieramy na wysokości kolana. Z roku na rok coraz więcej rolników przestaje nam pomagać. Po prostu woli wynająć kompleksową usługę. Że wiedzą, że przyjdzie zgrana ekipa, grany operator z odwozami i sprawnie zajmą się odbiorem kiszonki do gospodarstwa. Ze względu na to, że gospodarstwo jest wieloprofilowe, musi posiłkować się firmą zewnętrzną, taką jak jest Agrobart wraz z Michałem. Ludzie, którzy jeżdżą tym sprzętem, sieczkarnią i odwozem, ciągnikami, są profesjonalni, a gospodarstwo nie ma takich sił przerobowych. A to, żeby wszystko zrobić samemu, my skupiamy się w gospodarstwie na kopcu, żeby zrobić dobrze, zabezpieczyć kopiec. Cały proces koszenia kukurydzy zaczyna się od najprostszej rzeczy, czyli od zgłoszenia przez rolnika usługi w naszej firmie. Rolnik zgłasza usługę, chce mieć to koszone w danym terminie. Zawsze są jakieś widełki, wiadomo, nie mamy wpływu na warunki pogodowe. Niestety nie mamy wpływu też na awarie, bądź na to, co zastaniemy na polu. Potrafimy kosić hektar w godzinę, a potrafimy ten sam hektar kosić w 3 godziny, bo tak ciężkie warunki potrafią nas zastać. Są rolnicy, którzy chcą mieć krótszą sieczkę, są rolnicy, którzy idą z nowym trendem, chcą mieć dłuższą sieczkę. Przestawiamy maszynę, jedziemy, formujemy kopce i następny klient. Jeśli chodzi o sam odbiór kukurydzy, staramy się u rolnika dostosować do jego potrzeb. Są to różne rodzaje tych kopców. Niekiedy rolnik chce mieć kopiec niski, a długi, a niekiedy sobie życzy, że wysoki.
chodzi o siano kiszonki, sprawa wygląda nieco inaczej. Z tego względu, że rolnik musi nam przygotować materiał, ponieważ maszyna nie zbiera tego sama z pola, z pnia, mówiąc tak do rzeczy. Zbiór siano kiszonki rozpoczynamy od skoszenia trawy. Mamy w gospodarstwie kosiarkę czołową i boczną o szerokości 6 metrów. Po skoszeniu zostaje to przetrzepane i zgrabione na wałki. Tradycyjnie w gospodarstwie, zanim wynajmowaliśmy usługę AgroBart, zbieraliśmy w bele, mamy do tego prasę zmiennokomorową, pasową, z nożami, ale przy dużej ilości materiału, który trzeba po prostu przetransportować, zwinąć, drożejących kosztach materiałów do tego potrzebnych, jest to nieopłacalne, z tego względu wynajmujemy usługę. W tej chwili na tym kawałku, na którym jesteśmy, jest tam około 8 hektarów, czy 8,5. Plonowość tego tak naprawdę przy sprzyjających warunkach tego żyta jest podobna jak kukurydzy. Wiadomo, że jakość tego materiału nie jest tak dobra, bo nie ma tyle białka co kukurydza, ale generalnie objętościowo to jest podobna zawartość, jakby tu kukurydza rosła. Rolnik musi to skosić, musi nam to zgrabić w pojedyncze rządki. Do maszyny zaczepiamy specjalny podbieracz i z tych rządków już to zbieramy. Przy zbiorach siano-kiszonki jest raz, że termin koszenia, żeby trawa nie była za wysoka, wtedy jakość bardzo spada materiału. Ważne jest też to, żeby materiał nie był ani za suchy, ani za mokry, co niestety często i gęsto jest ciężko uzyskać ze względu na warunki, jakie panują w maju i czerwcu, bo jak wiemy wszyscy, często przepaduje. Ekipa, którą ma AgroBart razem z Michałem, jest zgrana. Idzie po prostu praca bardzo dobrze, zgranie i płynnie, czy na kopcu, czy w polu, czy jeżeli jest przejazd, pole jest dalej, czyli wiadomo, trzeba się przemieścić publiczną drogą, nie sprawia to problemu, no i po prostu jest profesjonalnie.